Dziś w ramach projektu Zima z Dolnym Śląskiem odwiedziliśmy gminę Wisznia Mała. Z nami pan wójt gminy Wisznia Mała, pan Jakub Bronowicki. Dzień dobry, panie wójcie. Panie wójcie, zima. Zima w Wiszni Małej, wiele atrakcji, wiele alternatyw do spędzania czasu wolnego. Tak, witam. Ciepło mimo zimy, z racji tego, że faktycznie przygotowaliśmy dla naszych przede wszystkim najmłodszych mieszkańców wiele atrakcji, tak żeby mogli sobie w czasie ferii spędzić wolny czas ciekawie we własnym towarzystwie, a jednocześnie bawiąc się i ucząc. Jesteśmy pod ośrodkiem sportu i rekreacji. To tutaj większość młodych ludzi może spędzać czas w czasie ferii. Tak, ośrodek kultury co roku w czasie ferii, wakacji organizuje zajęcia dla naszych dzieci i w tym roku również się tak odbywa. Aktualnie możemy tutaj sobie przyjść do naszego kina, które możemy, że tak powiem, obejrzeć za oknem. Jak również dzieciaki mają wiele, wiele ciekawych zajęć sportowych, gier planszowych, jak również i nauki pewnych rzeczy, które niekoniecznie w szkole chciałby robić. Także to jest okazja do tego, żeby właśnie miło spędzić czas, a jednocześnie dać szansę rodzicom normalnej pracy, no bo to przede wszystkim przecież jest związane z tym, żeby zorganizować wolny czas dzieci wtedy, kiedy dorośli sami tego nie mogą zrobić. Jesteśmy w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Z nami pan dyrektor Paweł Kamiński. Panie dyrektorze, przede wszystkim ferie, przede wszystkim zajęcia dla dzieci, które odbywają się u państwa codziennie w trakcie tych 2 tygodni feryjnych, ale nie tylko. Przez całą zimę w Ośrodku Kultury możemy liczyć na zajęcie wolnego czasu. Tak, to prawda. Praktycznie już 3 rok z rzędu przez całe ferie organizujemy zajęcia dla dzieci. To jest też jakby ukłon w kierunku rodziców. Rodzice mogą do nas przywieźć dzieci na godzinę 10 i do 14, jakby dzieci mają pełne ręce roboty. Odbywają się tu różnorodne zajęcia, warsztaty. Na przykład dzisiaj mamy retrogranie, czyli gry na starych komputerach, ale nie tylko siedzenie przed monitorem, bo mamy także gry ruchowe z Xboxem, z Kinectem. Mamy dzisiaj także warsztaty projektowania mody. Mamy też spotkanie z takim trenerem psów, który będzie mówił dzieciom, jak rozmawiać z psami. Są też wycieczki, tych zajęć jest naprawdę sporo, praktycznie codziennie przynajmniej 4 różne propozycje mamy dla dzieci. Są także poranki filmowe takie na rozruch, natomiast no, potem albo warsztaty, albo wycieczka, albo wychodzimy w teren. Każdy z naszych mielusińskich znajdzie coś dla siebie, od projektowania do zajęć ze zwierzętami. Proszę powiedzieć, teraz jesteśmy w galerii w Ośrodku Kultury, w której od 19 stycznia trwa wystawa. Tak, przed weekendem otworzyliśmy wystawę, nową i kolejną już wystawę w tym roku. Jest to wystawa malarstwa pani Barbary Gulbinowicz, malarki z Wrocławia. Prace malarskie pani Barbary Gulbinowicz można u nas przez najbliższe 4 tygodnie mniej więcej oglądać. Są pełne barw, kojarzą się z latem. Myślę, że zimą przy takiej pogodzie warto przyjść i obejrzeć te pełne ciepła obrazy. Podsumowując, gmina Wisznia Mała rozgrzewa z kulturą przez całą zimę. Można tak powiedzieć, nie tylko przez całą zimę, ale przez okrągły rok, dlatego że mamy pełne ręce roboty także w wakacje. Już dzisiaj tak naprawdę zaczynamy przygotowywać się do największej imprezy w gminie, czyli dożynek gminnych, które odbędą się 25 sierpnia. Będzie oczywiście gwiazda na tych dożynkach. Już dzisiaj zapraszamy zarówno na dożynki, jak i na wystawy, które otwieramy średnio raz w miesiącu, ale także na warsztaty czy zajęcia, z których można skorzystać popołudniami w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej.
Co oprócz tego? Ośrodek kultury, ale też alternatywa do spędzania aktywnie czasu w gminie Wierzchnia Mała. Jest dużo takich miejsc na terenie gminy, gdzie możemy spędzać nasz wolny czas. Ostatnio udało nam się zrewaloryzować nasz niedaleki park w Wierzchni Małej koło szkoły. Tam są miejsca, gdzie możemy sobie aktywnie spędzać czas na wolnym powietrzu. Również nasze szkółki sportów, że tak powiem, masowych, takie jak piłka nożna, siatkówka, karate czy judo, organizują zajęcia w czasie tych ferii w naszych szkołach, w naszych przede wszystkim salach gimnastycznych. I tam również młodzież może znaleźć chwilę dla siebie w czasie tych ferii. Jeśli sala gimnastyczna, to między innymi machnice. Tak, oprócz tych sal gimnastycznych, które są przy naszych szkołach, od początku, właściwie końca ubiegłego roku, funkcjonuje duża hala sportowa, z której my też jako gmina korzystamy w czasie zajęć dla naszych dzieci, szczególnie ze szkoły w Wierzchni Małej, ale w tej chwili mogą z niej korzystać również wszyscy ci, którzy mają wolny czas i mam nadzieję, że uda się to dzisiaj pokazać również. My pokażemy dzisiaj, na co jeszcze możemy pozwolić sobie w Machnicach, co jest dedykowane nie tylko mieszkańcom. Mówimy tutaj o możliwości sprawdzenia swoich sił na nartach czy też sankach? Owszem, pod tym względem chyba jesteśmy wyjątkową gminą w powiecie, a myślę, że i w tej części naszego województwa, gdyż mamy swój stok. Stok w Machnicach, który już otworzył swoje podwoje i myślę, że można było zobaczyć, jak wielu chętnych jest do tego, żeby korzystać ze śniegu, którego tutaj wprawdzie wkoło nie mamy, ale tam jest. I potwierdzeniem są, myślę, też i Państwa obecność tam, jak również i duże zainteresowanie mieszkańców naszego regionu. Do czego serdecznie zapraszam, bo myślę, że w najbliższe weekendy jeszcze nieraz będzie można tam skorzystać z zabawy na śniegu. Jesteśmy przy świetlicy w Mienicach. Nie bez powodu jesteśmy w tym miejscu. Jest to miejsce startu i mety wydarzenia, które odbywało się już w czerwcu. Tak, 16 czerwca zapraszamy kolarzy, którzy lubią cross-country, do nas, do Miennic, na kolejny już wyścig. Będzie on rozgrywany w wielu kategoriach, wobec tego każdy dla siebie znajdzie tutaj miejsce. Również i najmłodsi, którzy też startują w swojej, że tak powiem, grupie wiekowej, jak i długości trasy. To w czerwcu, ale nie jest to jedyna inicjatywa sportowa podejmowana przez Państwa w gminie Wierzchnia Mała. Nie, oczywiście, jak wszyscy wiemy, nasze społeczeństwo lubi sport, wobec tego dajemy mu szansę wykazania się również w innych dyscyplinach i taką najbliższą imprezą będzie kolejna już zadyszka wiszeńska, jak zwykle w Ligocie Pięknej, po naszym pięknym lesie. Wszyscy, którzy mają ochotę sprawdzić się na dystansie 10 km i jak w przypadku zawodów rowerowych, również i dla najmłodszych mamy krótsze trasy, tak żeby mogli tam się zaprezentować i sprawdzić swoją kondycję. Zapraszamy również jesienią, bo będzie również i kolejna edycja, również i cross country, i zadyszki. Teraz jeszcze zapraszamy na zimowe szaleństwo w tych miejscach, które dzisiaj Państwu pozwolimy sobie przedstawić, ale tak jak powiedział Pan Wójt, czekamy na wiosnę, czekamy na jesień i zapraszamy do gminy Wierzchnia Mała. Jak najbardziej. I zimą, i wiosną, i latem, i jesienią. Zawsze dla każdego coś się znajdzie. Dziękuję bardzo.